po to, by zatrzymać marsz białoruskiej 120 Brygady Zmechanizowanej na południe. By ułatwić ten manewr, wyrąbali Polacy korytarz powietrzny, który miał dać osłonę dla tego manewru. Nad niebem Białorusi doszło do największej od czasu II wojny światowej bitwy powietrznej. BMD, czyli Niemiecka Federalna Służba Wywiadu, oświadczyła, iż od dawna informowała o złym stanie zdrowia Łukaszenki. Politycy niemieccy deklarowali zaskoczenie tym faktem. W mediach pojawiły się zapytania, dlaczego znów Europa jest zaskoczona i nieprzygotowana, skoro służby od dawna informowały o stanie zdrowia Łukaszenki. W odpowiedzi kanclerz oświadczył, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie dokona nacjonalizacji prywatnych firm obsługujących gazociągi Nord Stream 1 i 2. W obliczu błędów w ocenie sytuacji, zwłaszcza tych z 24 lutego 2022 roku i 23 września 2024 roku, pojawiły się żądania ustalenia winnych tej sytuacji. Prasa otwarcie zapytywała o jakość pracy niemieckich służb wywiadowczych. Wojna 22 roku potężnie zachwiała pozycją polityczną Niemiec. Teraz chcieli udowodnić, że potrafią dominować w Europie, zwłaszcza środkowej, którą mieli za swoją strefę wpływu. Odbyło się nadzwyczajne zebranie Komisji Europejskiej, na którym zaplanowano nałożyć na Polskę sankcje ekonomiczne, zwłaszcza te, które miały uderzyć w polski system energetyczny i zablokować budowę elektrowni atomowej na Pomorzu. Jednocześnie żądano od Rzeczypospolitej natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i przystąpienia do rokowań w formacie Polska, Białoruś, Niemcy, Francja, Rosja. Do prasy dotarły przecieki o ponad dwugodzinnej rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji i prezydenta Francji. W wydanym potem oświadczeniu strona francuska zakomunikowała, iż rozmawiano o planie przywrócenia pokoju w Europie oraz o tym, aby odebrać krajom wichrzycielom możliwość wywołania kolejnych awantur. Nie wskazano konkretnie, które kraje miały być owymi wichrzycielami. Jednocześnie w niektórych komisjach Bundestagu zaczęły się pojawiać głosy, iż Polska powinna zająć należne jej miejsce w porządku europejskim. Myliłby się ten, który by sądził, iż Niemcy to monolit. Z drugiej strony, na kongresie FDP, Wolnej Partii Demokratycznej, czyli liberałów, przyjęto wniosek przeciwko autokracjom w Europie, swym ostrzem znów skierowanym przeciwko Rzeczypospolitej. Wobec trwającego konfliktu Niemcy ogłosiły plan modernizacji Bundeswehry i skokowe podniesienie jej zdolności bojowej poprzez zakupy interwencyjne. Wyłożyły na to ponad 200 miliardów euro do wydania w przeciągu roku. Wykazały się Niemcy także niezwykłą elastycznością w podejściu do spraw energii. Wydano oświadczenie o planach wydobycia gazu łupkowego, których niemałe pokłady znajdowały się w ich państwie. Okazało się, iż nie pochodzą tak doktrynalnie do Energiewende, jak mogłoby się wydawać z szumnych deklaracji. W obliczu wojny AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, zgłosiła projekt uruchomienia Nord Stream 2 w celu zapewnienia Niemcom bezpieczeństwa energetycznego. Coraz wyraźniej widać, iż Zeitenwende, czyli polityka przełomu ogłoszona po 24 lutego 2022 roku, zmierza w kierunku wzmocnienia przywództwa Berlina i ma go przenieść z wymiaru symboliczno-ekonomicznego w realny. Niemcy zamierzały to zrobić, strasząc Europę widmem kolejnej wojny toczonej w Europie. Jednocześnie podkreślając, iż w samych Niemczech nie ma takich oczekiwań, a jedynie realizowane są tego typu postulaty, które pojawiają się w innych krajach. Z drugiej strony pojawiały się głosy w samych Niemczech, iż im stanowisko lidera się po prostu należy i zasłużyli na to. Odbyło się też głosowanie w Bundestagu odnośnie zastosowania 5 artykułu NATO, zakończone stwierdzeniem, iż Niemcy nie mogą przeżyć koszmaru kolejnej wojny i nie byłoby to zgodne z duchem i filozofią, na jakiej oparte są wartości Unii Europejskiej. Niemcy, które po wojnie na Ukrainie deklarowały, iż nie może być więcej normalnych kontaktów z Moskwą, w nowej sytuacji wydały oświadczenie, iż utrzymanie pokoju w Europie wymaga resetu na linii Unia Europejska-Moskwa. Zarysowała się trudna sytuacja w Mozyrzu. Dotarła tam wcześniej pierwsza białoruska brygada zmechanizowana. Marsz tej brygady został zatrzymany z powodów politycznych, a żołnierze przystąpili do fortyfikowania miasta. Rosjanie posiadali doskonałe informacje wywiadowcze i postanowili wykorzystać sytuację. Mając zabezpieczone główne centrum polityczne kraju Mińsk i oceniając, iż
80. Samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa jest osamotniona i niezdolna do ofensywnych działań w szerszym zakresie. Rzucili w kierunku Mozyrza rosyjską 76. Dywizję Powietrzno-Desantową, która była pod Homlem, i białoruską 120. Brygadę Zmechanizowaną. Fiaskiem zakończyła się próba zdobycia Homla. Ukraina prowadziła tam opieszałe działania. Dowódca 28. Brygady Zmechanizowanej nie wierzył w możliwość zdobycia miasta bronionego siłami rosyjskiej dywizji. Kolejne ponaglenia nie przyniosły skutku. Zasłaniał się on brakiem wystarczających sił. Doprowadziło to do odwołania go z pełnionej funkcji. Na tymczasowego dowódcę wyznaczono jego zastępcę. Jednak mimo to chaos wkradł się w działania tej jednostki. Wykorzystując zamieszanie, 25. Brygada Zmechanizowana uderzyła na Ukraińców. Jednak znacznie osłabiona rosyjska jednostka nie odniosła powodzenia. Mimo powstrzymania kontrnatarcia, 80. Samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa znalazła się w krytycznym położeniu. Wywierano naciski na Białorusinów, by uderzyli oni z Mozyrza drogą P-31 na Azaryczy. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja na froncie wschodnim. Przemarszowi ukraińskiej 5. Samodzielnej Brygady Pancernej na Iwancewicze nadano znaczny rozgłos medialny. Zamknięta w Brześciu 38. Brygada Zmechanizowana, będąc w przekonaniu, iż znalazła się w całkowitym okrążeniu, przystąpiła do rozmów, chcąc na dogodnych warunkach poddać miasto. Zresztą jej żołnierze nie przejawiali wielkiej chęci do umierania w imię reżimu. Wszystkich chętnych wcielano do formujących się białoruskich jednostek. Jednak zaufanie Sztabu Głównego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej do tych wojsk było niewielkie. Zresztą kompletnie niezgrane jednostki nie posiadały prawie żadnych zdolności bojowych. Był to wielki sukces polityczny Polski, a zwłaszcza Swietłany Cichanouskiej, któremu nadano rozgłos. Podnoszono, iż białoruska dyktatura sypie się, jej żołnierze nie chcą walczyć. Jednak w odróżnieniu od wydarzeń z Mozyrza, w Brześciu nie było parady zwycięstwa. Polska 19. Brygada Zmechanizowana ruszyła w ślad za ukraińską 5. Brygadą Pancerną na Iwancewicze, ale jej celem nie było jak najszybsze dotarcie do Baranowicza. Polecono tej jednostce jak najszybszy marsz drogą M1 do Sasnowego Boru, a po opanowaniu tego ważnego skrzyżowania drogą P-41 na Słudsk, po to by zatrzymać marsz białoruskiej 120. Brygady Zmechanizowanej na południu. By ułatwić ten manewr, wyrąbali Polacy korytarz powietrzny, który miał dać osłonę dla tego manewru. Nad niebem Białorusi doszło do największej od czasu II wojny światowej bitwy powietrznej. Rosjanie i Białorusini również widzieli szansę na rozerwanie frontu południowego na dwie części. Do tego prawidłowo rozpoznali zamierzenia sił powietrznych Rzeczypospolitej. Rzucili wszelkie dostępne siły, by zniszczyć ten korytarz powietrzny. Z uwagi na to, iż żadna ze stron nie miała czasu na prawidłowe przygotowanie takiej operacji, walki miały bardzo chaotyczny charakter. Podobnie jak na Ukrainie, Rosjanie radzili sobie zaskakująco dobrze w powietrzu. Polacy, pozbawieni całkowicie wsparcia rozpoznawczego sił NATO, zmuszeni byli rzucić do walki także niedawno zdobyte FA-50. Te jednak z racji swoich ograniczonych zdolności nie mogły przechylić szali zwycięstwa na polską stronę. Głównym celem tej operacji było zatrzymanie marszu brygad przeciwnika poprzez niszczenie infrastruktury drogowej. Polskie F-16 realizowały zadania bombowe, wobec czego cały ciężar utrzymania korytarza powietrznego spoczywał na FA-50, do czego nie były przeznaczone, ponosząc znaczne straty. Jednak przewaga technologiczna sprzętu, którym dysponowali Polacy, powoli brała górę. Rosjanie nawet nie rozpoczęli odbudowy swoich sił lotniczych po Ukrainie i każdy strącony mig czy SU był dla nich bardzo bolesny. Na południu frontu wschodniego rozpoczęło się zwijanie białoruskiego skrzydła. W rejonie miejscowości Iwancewicze białoruska 1. Brygada Specjalna natknęła się na ukraińską 5. Brygadę Pancerną. Doszło do zaciętego boju spotkaniowego. Białoruska brygada była jedną z najlepszych w całej armii i nie dała się rozbić. Po serii potyczek nie doszło do rozstrzygnięcia i strony pozostały na swoich pozycjach. Jednak nad Białorusinami rysowało się widmo okrążenia. Na ich prawym skrzydle pojawiła się również polska elitarna 1. Brygada Pancerna. Niestety Polacy nie ustalili wspólnych kanałów komunikacji ze stroną ukraińską i nie skoordynowali swoich działań. Zatem miast próbować obejść siły białoruskie od północy uderzyli na 1. Brygadę. Udało się co prawda przewagą ciężkiego sprzętu zepchnąć obrońców, ale nie rozbito jednostki. Białorusini rozpoczęli uporządkowany odwrót na Baranowicze, gdzie w terenie zurbanizowanym planowano zniszczyć polskie i ukraińskie czołgi. Dalej na północy 6. Dywizja Powietrzna Desantowa kontynuowała zwycięski marsz śladami uchodzących resztek 6. Brygady Zmechanizowanej. Bez problemu zajęto Szczuczyn, jednak wyczerpani pościgiem Polacy zatrzymali się w Lidzie. Zresztą z żołnierzem kończyły się zapasy, brakowało paliwa nawet dla tego nielicznego sprzętu, który posiadali.
Przybyły do Warszawy sekretarz generalny NATO spotkał się z prezydentem Rzeczypospolitej i najważniejszymi politykami. Zapewnił, iż każde państwo ma prawo do samoobrony. Uznał argumenty strony polskiej co do faktu, iż została ona zaatakowana pierwsza, ale jednocześnie oświadczył, iż najważniejszym zadaniem, przed jakim w chwili obecnej stoi klasa polityczna, jest przywrócenie ładu i porządku w Europie. Wezwał do zawieszenia broni. Na spotkanie z sekretarzem generalnym został zaproszony również ambasador Federacji Rosyjskiej, ale nie przybył na nie. Według wszelkich doniesień trwała gorączkowa ewakuacja ambasady. Co zaskakujące, na tym ważnym spotkaniu nie był obecny również minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Nie padły żadne deklaracje co do pomocy NATO w wojnie, mimo głośnych wezwań strony polskiej powołującej się na artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Niestety nie padły żadne konkrety. W czasie spotkania w Warszawie kilkukrotnie odzywały się syreny alarmowe. Przy okazji tej wizyty strona niemiecka oświadczyła, iż nie może dopuścić, by wojna znów pojawiła się w Europie. Wojny między dwoma totalitaryzmami, dla których nie ma miejsca w rodzinie krajów demokratycznych. W trybie pilnym zebrał się Parlament Europejski. Doszło do gorszących scen, obrzucano się oskarżeniami. Europarlamentarzyści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Czech zablokowali mównicę. Oskarżano się nawzajem. Parlamentarzysta czeski poszarpał przedstawiciela Hiszpanii. Na miejsce wezwano policję. Grupa posłów z krajów środkowoeuropejskich skupiona wokół polskich reprezentantów demonstracyjnie opuściła salę obrad. Krzyczano o secesji. W Brukseli wybuchły zamieszki, których nie udało się stłumić. Zabrakło Niemcom siły politycznej na przeprowadzenie zamierzonego celu, zwłaszcza iż nie zostali w wystarczającym stopniu wsparci przez Francję, która zauważyła możliwość przechwycenia dominującej pozycji w Europie. Tymczasem polski minister spraw zagranicznych został wysłany do Brześcia, by doprowadzić do porozumienia wśród Białorusinów. Wraz z pierwszą brygadą zmechanizowaną do Mozyrza dotarli politycy, którzy mieli o wiele bardziej radykalne poglądy od Cichanouskiej. Zarzucali jej zbytnią uległość wobec Warszawy i reżimu z Mińska. W ich optyce pierwsza brygada miała być narzędziem realizacji celów politycznych i nie chcieli dopuścić do podporządkowania tej jednostki Cichanouskiej i ministrowi obrony Szachaszczykowi. Dlatego zablokowali wymarsz jednostki na północ. Po raz kolejny spory polityczne mogły doprowadzić do katastrofy na polu militarnym. Osiągnięto wstępne porozumienie, ale wciąż istniały dwa niezależne od siebie gabinety cieni. Pierwszy wspierany przez Polaków i sojusz chętnych, drugi bardziej radykalny wspierany po cichu przez Ukrainę. Trwały przez cały czas dyskusje na forum ONZ i OBWE. Okazało się, iż bardzo trudno jest w przypadku zastosowania taktyki aktywnej obrony dowieść, iż pierwszą krew przelali Białorusini i powiązani z nimi Rosjanie. Zwłaszcza, iż ci ostatni uruchomili całą swoją machinę propagandową, pokazując siebie w roli ofiary. Przychylne takiej perspektywie Niemcy dostrzegły w tym niebywałą okazję do przywrócenia starego ładu w Europie i wyrwania Rosji z ostracyzmu europejskiego. Rzeczpospolita rozumiała, iż nie jest w stanie na dłuższą metę utrzymać nawet równowagi informacyjnej i że może przegrać wojnę w głowach Europejczyków. Potrzebne było szybkie zwycięstwo militarne, na które w przypadku obrony terenów zurbanizowanych się nie zanosiło. Wobec charakteru wojny, w której polskie oddziały walczyły z trzecią częścią swoich stanów, zdobywanie miast i zabezpieczenie terenu było niemożliwe. Udzielono zatem cichego poparcia radykalnemu skrzydłu białoruskiej opozycji w zamian za ogłoszenie na Białorusi insurekcji. Już następnego dnia dowódca białoruskiej pierwszej brygady zmechanizowanej wydał odezwę: Białoruś! Mocy moja rodzima! Klęnu się wyzwalać i bronić ciebie! Tam, gdzie zachodzisz, to zaraz! Куди привезе мене лёс твоего визволення? Подписано через чинники політичні, визиваючи мешканців краю до ставлення чинного опору, опанування будинків адміністрації центральної і блокування шляхів комунікаційних. Mimo ciągłych działań propagandowych, starających się pokazać Polaków jako najeźdźców, którzy znów chcą podbić Białoruś, wezwanie do poddania odniosło sukces. W prawie każdym większym mieście wybuchły zamieszki. Osłabiony śmiercią Łukaszenki i trwającą wojną system represji nie dał rady przywrócić porządku. Mimo iż nie było żadnej organizacji, która mogłaby koordynować działania powstańców, udało się zrealizować główny cel – sparaliżować ruch. Centra miast zostały opanowane przez mieszkańców i trzeba by wojska, by je oczyścić, a te właśnie maszerowały w kierunku nacierających Polaków i Ukraińców. 76.
Dywizja Powietrzno-Desantowa i 120 Brygada Zmechanizowana uparcie parły w kierunku Mozyrza, gdzie dalej siedziała białoruska brygada. Ale ich ruch był wciąż hamowany. Musieli w każdej większej miejscowości poruszać się bardzo ostrożnie. Jednak byli również bardzo zdeterminowani, zwłaszcza Rosjanie. Podobnie Polacy z 19 Brygady parli do przodu, jednak i oni mieli problemy. Polskim FA-50 ostatecznie nie udało się utrzymać korytarza powietrznego. Okazało się, że nie miały szans w starciu nawet ze sprzętem starszej generacji lotnictwa rosyjskiego. Marsz Polaków z każdą godziną stawał się wolniejszy. Odpadał kolejny sprzęt, zwłaszcza ten poradziecki. Dlatego, gdy czołówki brygady dotarły do Słucka, okazało się, iż 2 godziny temu Białorusini przemaszerowali przez miasto i skręcili na południowy wschód na Mozyrz. 19 Brygada miała możliwość marszu na Mińsk, ale otrzymali rozkaz szybkiego natarcia w kierunku na Mozyrz. Trudna sytuacja zarysowała się pod Chomlem. Dowódca rosyjskiej 25 Brygady Zmechanizowanej przystąpił do zaskakującego kontruderzenia na Ukraińców, którzy nie doszli do siebie po nieudanym ataku i zostali zmuszeni do wycofania się. Co prawda, była to doświadczona jednostka i nie dała się rozbić, cofała się w porządku. Postawiło to w jeszcze cięższej sytuacji ukraińską 80. Brygadę, która w ten sposób została zmuszona do wycofania się na południe. W tym samym czasie do Mozyrza dotarła 76. Powietrzno-Desantowa. Na szczęście Białorusini obsadzili mosty na Prypecie. Do tego zadania wyznaczono najbardziej doświadczone pododdziały, te, które walczyły od dawna na Ukrainie. Udało im się utrzymać przeprawę, jednak walki były bardzo ciężkie, a Rosjanie próbowali każdego sposobu, by zdobyć przyczółek. Na lewej flance frontu południowego 95. Samodzielna Brygada Szturmowa uderzyła na Łuniec i zepchnęła na północ 50. Brygadę Zmechanizowaną. Ukraińska 63. Brygada zaatakowała Pińsk, broniony przez białoruską 11. Brygadę Zmechanizowaną, która zaangażowana w tłumienie zamieszek w mieście nie broniła się zbyt sprawnie. Białoruska 6. Brygada rozsypała się całkowicie, dlatego polska 6. Brygada Powietrzno-Desantowa drogą M6 parła w kierunku Mińska. Od południa ich marsz był zabezpieczony przez polską 1. Brygadę Pancerną, która zaskakująco ominęła Baranowicze i również błyskawicznie nacierała w kierunku Mińska. Na ich drodze nie stały już żadne większe siły. Co prawda kluczowe Baranowicze nie zostały zajęte, jednak w mieście trwały zacięte walki. Ukraińska 5. Samodzielna Brygada Pancerna krok po kroku zajmowała miasto. Obrona białoruska była sparaliżowana przez trwające cały czas zamieszki, zwłaszcza w centrum, uniemożliwiając komunikację. Dlatego obrona białoruska miała charakter izolowany, punktowy. Polacy dotarli do Mińska wieczorem. W mieście również trwały zamieszki, płonęły domy, pierwsze K2 wjeżdżały między bloki.